Witam Was, kochani, znowu na Warmii. Mamy teraz wyjątkowy czas, przepiękny czas, czas letni. Wyobraźcie sobie, że jest tutaj cieplej niż jak byłam tutaj w lipcu, co jest niesamowite zupełnie. Chociaż odleciały już bociany i wszystkie te ptaki cudowne, które odlatują od nas do ciepłych krajów. A mogły jeszcze poczekać, zrobiło się teraz tak naprawdę bardzo ciepło. O czym będę Wam dzisiaj opowiadać? Otóż dzisiaj, kochani, mamy urodziny. To już są, tutaj mam, widzicie? Mamy tutaj taki pseudotorcik z pseudoświeczką. Może uda mi się ją zapalić, chociaż nie jest to pewne, i zdmuchnąć. Nie mam dzisiaj kota ze sobą, ale mam za to dwa pieski. Pieski nie będą, o, może mi się, nie udało się, wiecie, to nie jest takie łatwe na wietrze rozpalić świeczkę. Więc na razie tego nie będę robić, ale mamy w każdym razie nasz taki torcik urodzinowy. No więc Biblioteka z kotem ma już 2 lata. W takiej wersji, w jakiej Wy ją znacie. Dzisiaj właśnie specjalnie postanowiłam opowiedzieć Wam o tym tutaj w moim ukochanym miejscu w Siemianach. O, zobaczcie. Jest tak cicho, cudownie, żadnych turystów. Marzenie po prostu każdego, kto tu przyjeżdża, żeby to miejsce było tylko i wyłącznie dla niego. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć trochę o moim kanale, a trochę takich podsumowań też zrobić. Bo oprócz tego, że 2 lata już jakby razem współistniejemy i bardzo Wam jestem za to wdzięczna i dziękuję, to zrobiłam już 178 filmów i mam 1095 subskrypcji. Jeszcze tylko 5 i będzie 1100. Wow, naprawdę to jest coś. Największą popularnością cieszył się na moim kanale film Książki na bezludną wyspę, który uzyskał aż 4672 wyświetlenia. W tym takim topie, powiedziałabym, bibliotekokotowym. Jest jeszcze film o chłopkach, Bóg tak dobre, bo polskie. Cieszę się bardzo, że on się cieszył taką popularnością, bo tak naprawdę ja na tym kanale rzadko mówię o literaturze polskiej, a szkoda. Piękne książki na święta też były bardzo, bardzo często oglądane. I oczywiście film o idiocie Dostojewskiego, który wzbudził bardzo burzliwe dyskusje na temat moich poglądów, na temat poglądów Dostojewskiego i poglądów różnych widzów, którzy nie zawsze się ze mną zgadzali. Tak właściwie to chyba ten filmik był taki najbardziej burzliwy, jeśli chodzi o dyskusję między tym, co ja uważam, a co uważają widzowie. W tym czasie, słuchajcie, w czasie tych 2 lat nawiązałam współpracę z kilkoma osobami i dzięki temu powstały fajne filmy. Filmy, które Wam się podobały też bardzo. Mianowicie zrobiłam z Magdaleną, z kanału Magdełkę, no świetny cykl pod tytułem Rozważna i romantyczna. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec i że jeszcze powrócimy teraz w tym kolejnym roku istnienia mojego kanału i jeszcze stworzymy coś razem. Jest taki pomysł, ale nie wiem, czy się zrealizujemy go, żeby po prostu porozmawiać o książce Rozważna i romantyczna. To byłoby coś dopiero, no nie? Rozważna i romantyczna mówi o rozważnej i romantycznej? Czemu nie? Oprócz tego z Magdaleną, jak mówię, z Magdaleną powstało kilka odcinków, naprawdę sporo, o bardzo ciekawych kwestiach, o księgach zakazanych, o księgach nakazanych, o zbuntowanych ważnych kobietach w literaturze. Myślę, że i kilka takich rozmów po prostu o książkach, które też są naprawdę ciekawe i gorąco Wam je polecam. Jeśli chodzi o współpracę, to jeszcze udało mi się spotkać z Justyną i Jakubem z kanału Kafe Wiedza. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I Justyna i Jakub pokazali mi kurhany megalityczne na Kujawach, o których istnieniu nie miałam zielonego pojęcia, a teraz jest to jedno z moich takich bardziej kultowych miejsc. I tam nakręciliśmy odcinek pod tytułem Życie i śmierć na podstawie książki Arsuagi i Miyasa. Też Wam go bardzo gorąco polecam. Był emitowany pod koniec marca. Jeszcze oczywiście z takich spotkań YouTube'owych spotkałam się z Anią z kanału Znalezione, Przeczytane. Spotkałyśmy się 2 razy i myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo w tej kwestii. Może coś kiedyś razem zrobimy, kto wie, zobaczymy. W każdym razie bardzo miło nam się rozmawiało i spotkałyśmy się przy okazji jej pobytu w Sopocie, niekoniecznie związanego z literaturą. W każdym bądź razie było tyle ciekawych odcinków i tyle ciekawych filmów, że postanowiłam, że
zastanowię się, które mnie się najbardziej podobały i z których jestem najbardziej dumna. I pomyślałam, że takim odcinkiem niewątpliwie były... Ja wybrałam z tego roku, to znaczy, bo mogłabym wybierać w sumie z tych 2 lat, ale pomyślałam, że wybiorę z tego roku. I z tego roku chciałabym Wam polecić filmy Ściana o książce Marlene Haushofer. I chciałabym Wam polecić film o książkach Suzanny Clark, która stała się jedną z moich ulubionych pisarek i o której opowiadam z pasją i myślę, że można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. I film Torturowanie książkami, a także właśnie ten tag, Book Tag, który był też na moim kanale, a mianowicie Book Tag Dobre, bo polskie. Ten też naprawdę bardzo się udał. Jeśli zaś chodzi o odcinki poetyckie, których ostatnio jest trochę mało, ale obiecuję, że nadrobię, to moje ulubione odcinki były to odcinki o irlandzkiej poetce Nuala Nigonel, a także odcinek poświęcony Emily Dickinson. To też jest jeden z moich ulubionych poetek i wydaje mi się, że ten odcinek był bardzo udany. I ogromnie Wam je polecam. Właśnie taka piątka moich ulubionych filmów. Zapamiętajcie. Ściana, Marlene Haushofer, film o książkach Suzanny Clark i film Torturowanie książkami, a także Book Tag Dobre, bo polskie. Podlinkuję pod tym filmem te wszystkie moje ulubione filmy. I oczywiście dla miłośników poezji polecam film o Emily Dickinson i o Nuala Nigonel. To bardzo trudne nazwisko i imię, ale jak to irlandzki, jest to język, który nas nie oszczędza. I tak sobie pomyślałam, że z okazji tego święta, jeśli można tak powiedzieć, z okazji urodzin, taram, taram, z okazji urodzin, zastanawiałam się nad tym, czym jest dla mnie Biblioteka z Kotem. I pomyślałam, że to jest taka twórcza praca, która daje mi dużo satysfakcji. Nie przynosi mi żadnych pieniędzy dla tych, którzy mają to pytanie, ile na tym zarabiasz? Nic na tym nie zarabiam, kochani. Zupełnie nic. Zero. I robię to zupełnie za darmo i zajmuje mi to bardzo dużo czasu czasami. Dlatego też są takie momenty, kiedy są przestoje albo kiedy po prostu daję sobie trochę odpoczynku, daję sobie trochę czasu. Proszę Was o zrozumienie jakby w tej kwestii. Więc nie przynosi mi pieniędzy, ale poznaję ciekawe osoby i zarówno wśród Was, widzów, którzy piszą do mnie komentarze, bardzo Was zachęcam do tego, bo dzięki temu ten kanał żyje, że Wy do mnie piszecie, ja Wam odpowiadam, dyskutujemy o czymś. To jest po prostu naprawdę żywy kanał. A po drugie poznaję też youtuberów, różnych twórców, do których ja sama też przychodzę na kanał i oglądam ich filmy i dzięki temu możemy być w jakimś dialogu i spotykać się od czasu do czasu, jeśli jest taka okazja. Wiecie, ja też jestem takim zwierzęciem medialnym. Ja lubię występować przed kamerą, jest to dla mnie duża przyjemność. Lubię Wam pokazywać miejsca, w których jestem, przepiękne miejsca, które gdzieś tam ze mną rezonują i z którymi się czuję dobrze, tak jak tutaj na Warmii, w Siemianach. Ja zawsze mówiłam, że to są Mazury, ale teraz je poprawiłam, bo mnie ktoś tutaj zwrócił uwagę, że to jednak wcale nie są Mazury, tylko Warmia. No więc okej, jeżdżę na Warmię, kocham Warmię. Co dalej? Tworzenie kanału przynosi mi pewnego rodzaju spełnienie. Spełnienie twórcze, takie daje mi to też radość, że są ludzie, którzy mnie słuchają, do których mogę mówić, którymi mogę się dzielić swoimi refleksjami o książkach, które czytam. Myślę, że to rozumiecie. Myślę, że ci z Was, zwłaszcza, którzy prowadzą kanały, dobrze wiedzą, że często to właśnie tego rodzaju potrzeba podzielenia się z kimś, czy to radością, czy po prostu refleksją nad książką, którą się przeczytało, to sprawia, że chce nam się po prostu prowadzić ten kanał, że to nas motywuje do tego. Mam też takie poczucie, że warto opowiadać o dobrych książkach. Staram się nie mówić o książkach, które mi się nie podobają. Nie robię też takich przeglądów wszystkiego, co czytałam, a raczej rzadko w każdym razie, może raz do roku właśnie. Dlatego, że takie rzeczy robione często nie mają, moim zdaniem, żadnego sensu. Ale szanuję tych, którzy to robią, w porządku, tak? Tylko dla mnie to by było trochę męczące. Myślę sobie, że też warto jest właśnie mówić o książkach cennych i wartościowych, bo
bo dzięki temu ludzie mogą poznać to, co jest naprawdę ciekawe. Oczywiście to szalenie jest subiektywne i ja też zdaję sobie sprawę z tego, że możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mieć całkiem inny gust, ale możecie też spróbować, zaryzykować i wejść w to, co ja Wam proponuję. No, zobaczymy. Tak jakby lubię też to, że zapraszam Was do mojego życia, że zapraszam Was do mojego domu poniekąd. Opowiadam Wam o moich zwierzętach, one są tutaj z nami. I to jest też świetne, ja to lubię. Lubię to, że jesteście ze mną. Bardzo Wam za to dziękuję z całego serca jeszcze raz. Wszystkim tym, którzy tu przychodzą, którzy oglądają, ale także tym, którzy subskrybują. I dzięki temu jakby ten kanał jest lepiej pozycjonowany, bo właśnie po to są te subskrypcje, wiecie. Że po prostu Wy oglądacie i klikacie i chcecie to oglądać. I wtedy ten mechanizm, bo nie czarujmy się, ludzie tego nie robią, ten mechanizm, ta sztuczna inteligencja częściej mój kanał wyświetla i częściej ludzie mogą na niego trafić, co jest oczywiście bardzo pożądane i ja bardzo bym tego chciała. Dlatego kochani, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, plink, zasubskrybujcie mój kanał, a w każdym razie oglądajcie mnie i będzie mi bardzo, bardzo miło. Czego chciałabym Wam życzyć z okazji moich urodzin, ale to dla mnie takie typowe. Ja bardzo często na moje urodziny rozdaję prezenty moim przyjaciołom, bo po prostu to są osoby, które sprawiają, że moje życie jest pełne i szczęśliwe. I dla Was też chciałabym mieć jakiś prezent, ale ten odcinek będzie takim prezentem. Dziękuję Wam z całego serca. Życzę Wam, żebyście nigdy się nie znudzili moim kanałem, żebyście mi towarzyszyli i nie ustawali w dialogu. Żebyśmy byli wzajemnie dla siebie inspiracją. A czego sobie życzę? Życzę sobie siły wytrwałości. Życzę sobie pracowitości. To naprawdę bardzo by się przydało. Może robiłabym więcej naprawdę ciekawych filmów. Tak naprawdę trudno jest wypuszczać jeden odcinek tygodniowo. To jest naprawdę spore wyzwanie. W każdym razie teraz, kochani, nie mam tutaj co prawda żadnego alkoholu, ale mam wodę, czystą, wspaniałą wodę. Wypijmy za zdrowie kanału Scottem i za Was. Gorąco Was pozdrawiam z tego cudownego miejsca. O, jeszcze tutaj. A tu jest domek, w którym mieszkamy. Nie wiem, czy będzie widać. O, trochę widać. Odrobineczkę. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Za niedługo będzie niezwykły odcinek.